Heja ludzie i ludziska! Z tej strony Recek, witam was w kolejnym odcinku z serii. Właśnie dopiero, właściwie drugim odcinku z serii Grand Theft Auto San Andreas. I ostatnio poznaliśmy Carla Johnsona, poznaliśmy jego brata, siostrę, kumpli z osiedla oraz prawie zostaliśmy aresztowani przez funkcjonariuszy, którzy obwiniają nas za śmierć policjanta, którego w sumie nawet nie znaliśmy ani nie kojarzyliśmy. A niech będzie Hedzik tutaj. No patrz jaka wredna, no. Tym razem kasy nie zostawiła, no. Nie wiem, może po prostu już czuła, że zginie? Nie wiem. I have no idea, szczerze mówiąc. Dobra, ja sobie trochę amunicji zebrałem tutaj jeszcze troszkę, także mam 152 naboje w zapasie do Glocka, co jest już całkiem konkretną ilością. I leszczą, która by nie powinna ucieszyć albo coś w tym stylu. O, jej ciało już zniknęło. How sad. Okej, po TK nadal nie idę, bo nie chcę zginąć, bo przysiągłem sobie, że w tej serii nie zginę ani razu, a przynajmniej postaram się tego nie dokonać, w sensie postaram się nie zginąć w ogóle. Ej, jak wdepnę w kałużę krwi, to... Aha, nie zostają ślady krwi. Po naszych butach i po naszych śladach. Okej, dobra, w każdym razie... Aha, jeszcze jedna rzecz, którą chciałem poruszyć teraz, w tym momencie, to to, że prawdopodobnie będę się zajmował tylko misjami fabularnymi. A ty co chcesz o tym? Aha, on gdzieś biegnie tutaj. Tylko w jakiej sprawie to... Co, ten worek ci się spodobał? Czy co? O co ci chodzi? Nyga? Ja pierdzielę, po prostu teraz... Po prostu podczas tej serii chyba nyga, słowo nyga będzie, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, padało po prostu w ilościach hurtowych. Dobra, ale anyway, to co chciałem poruszyć, to, że będę robił tylko misje fabularne, a jakieś poboczne aktywności to będę robił sobie poza nagraniami, gdyż jest jedna prosta przyczyna. Otóż sama fabularka pewnie już zajmie tak z 40 odcinków. Sama tylko jedna fabularka, gdyż gra ma bodajże 104 misje. Także no, to będzie długa seria. To będzie strasznie długa seria. I w sumie dobrze, że będę jechał tym planem tutaj na zasadzie, że będą prawdopodobnie 3 odcinki San Andreas tygodniowo, bo biorę pod uwagę fakt, że San Andreas będzie nazwiane z Far Cry'em, potem z Somą prawdopodobnie, nie no, na 100% z Somą, a potem jeszcze ewentualnie z jakąś inną serią, którą będę ogrywał, oraz będzie w niedzielę Don't Starve. Dobra, Recek, skąd pierdzieli, zaczynaj kolejną misję. Misję, która zwie się Znakowanie terenu. What you think, you back on the set? I told you that, bruh. Your word don't mean shit around here. Come on, man. Give me a break. We gotta go hit up the hood. Hey, CJ. Let them know you back on the set. The Johnson brothers is rolling again. Take this paint and go hit shit up. Start with our own set first. Later on, we spread out, take the whole hood back. You already spreading out, fat man. Let's play. Let's see what you got, poor chop. Hey, wait up. Ah, thought you'd hang with your brother, huh? Oh, ease up, little man. Come on, it's been difficult. You wanna drive? Yeah, for sure. Of course, sweet. Of course. Poprowadzę samochód, jak najbardziej, skoro tak prosisz. Tylko daj mi, o właśnie, Radio Los Santos póki co. No to nasze zadanie będzie zamalowywanie tagów wrogich gangów. I jedna ważna rzecz odnośnie tych tagów, mianowicie to to, że w Los Santos pełnią one rolę znajdziek. San Fierro rolę znajdziek pełnią zdjęcia, zaś w Las Venturas tą rolę pełnią z kolei podkowy. Musiałem sobie przypomnieć tak na szybko mniej więcej co za co jest. I jeszcze w wodach całego stanu San Andreas możemy znaleźć dodatkowo ostrygi, których jest 50. W San Fierro i Las Venturas też jest po 50 ostrych, znaczy tych podków i zdjęć, zaś tagów w Los Santos jest setka. I tutaj mamy właśnie jeden z nich. Watch for those rollers as I tag this up. Okej. Przytrzymaj ile byś musiał, żeby tak zostanie całkowicie zamalowany. You go get them and I'll keep the engine running. Dobrze, sweet. Zrobi się. Tylko trzeba uważać na policję, bo jak zaczniemy zamalowywać tak na ich oczach, no to... Zrobi się trochę niewesoło, przyznam szczerze. Zaczną nas gonić i w ogóle... Dobra, wiecie co? Skoro oni patrzą tutaj, to może najpierw się zajmę tym drugim tagiem, który jest za tym murkiem. No i tak, i jeśli chodzi o tagi, to one należą tutaj, te postaci znajdziek nie tylko do gangu Balas, ale też do innych gangów, jakie występują w Los Santos. Czyli na przykład Los Santos Vago, z Varios Los Aztecas. No i w sumie są tylko te cztery gangi, poza właśnie Orange Grove Families, bo tak się zwie ogólnie cały odłam zielonych, że tak to się nazywa. A właśnie Orange Grove się by dzieli na...
Grove Street, Families, Seville Boulevard i nie Temple Drive. Seville Boulevard i... No i ten trzeci, no! Kurde, jaki przypał, ten trzeci! Czekajcie, Seville? Kurde, serio, nie pamiętam jak ten trzeci się nazywał. Ale chyba nie był jakoś specjalnie istotny dla fabuły. W ogóle ten podział nie jest jakiś specjalnie istotny dla fabuły, ale tylko tak mówię, taka ciekawostka. Bo czekajcie, bo balasi to są Front Yard, Temple Drive Balas i Kilo Trace, z tego co się orientuję. Także, czekaj... Nie, dobra. Nie będę się już skupiał na tym, jakie tutaj są poddziały danych gangów, tylko skupmy się na zamalowywaniu tagów. O, i tutaj jeszcze jedna ciekawa rzecz. Sweet! Ej, Sweet! Braciszku, mordeczko, ja rozumiem, że się na mnie gniewasz za to, że... prawie się nie pojawiłem na pogrzebie matki, ale z drugiej strony, no... To nie jest powód, żeby mnie rozjeżdżać, okej? Mam nadzieję, że się tak jakoś mówimy. Okej. Sweet pojechał gdzieś. Pojechał w tak zwane miejsce. Wait, what? No, chodź! Co? Potraktujcie sprayem. Masz, sprayem tutaj. Ciebie też sprayem potraktuję. O, chodź, tutaj. Dawaj, kasiorę. I ciebie też. I twojego ziomeczka tak samo. Chyba, że twój ziomeczek ucieknie. No, no już, pęka, no. Poczujcie moc Karla Johnsona, spraymana. Hej, w sumie ciekawe jakby się nazywał właśnie taki bohater. Zamazując tak konkurencyjnego gangu, zyskujesz szacunek swojej bandy. Okej. Jest mnóstwo tagów do zamalowania, bla bla bla. No dobrze, mamy czwarty tag ze stu zamalowany. I karetka przyjechała tutaj po koleżków, żeby ich reanimować, ale raczej im się to nie uda. Okej, no to lecimy dalej zamalowywać tagi. Tylko coś jeszcze miałem powiedzieć. Jakbyś. O właśnie! Jakby się nazywał taki bohater? Sprayman? Czyli taki, że chodzi ze sprayem i zamalowuje wszystkich na śmierć? Może niekoniecznie na śmierć, ale. What? Okej. To wygląda na to, że mamy mały problem teraz z policją. Mamy mały problem z prawem teraz w tym momencie, także. Sugeruję ucieczkę! I zgubienie ogona! Gdyż, no po prostu, no, nie chcę dać się aresztować, nie chcę dać się zabić. O nic z tych rzeczy. Oh my goodness. Dobra, chwilę pouciekamy, to myślę, że za moment powinni przestać się mną interesować. I okej, okay, teraz tędy. CJ, uciekamy. Run away, CJ. Nie ma czasu na tutaj na zabawę z policją, tylko trzeba zamalować kolejnego taga. A ja pierdzielę. Tu policja, tam policja, no... Jeden radiowóz... O, dobra, przestali mnie gonić. Nice. I elegancko, i o to mi właśnie chodzi. To mi się podoba. Dobra, to teraz upewnię... No! Jakbym teraz zginął... No to... Ja bym sobie... A temu co? Nie, może pomóc ukryć... Może ukrócić jego cierpienia? Chyba właśnie tak zrobi. I kolejny... I po raz kolejny gwiazdka. A może... A może jakbym szybko zamalował taga? Dobra, póki co to widzę, że policji specjalnie nie ma. W ogóle... O co tutaj chodzi? Zabijam gangsterów, no zabijam przecież... A, dobra. Już po gwiazdce. Nice. Zabiłem tutaj gangstera. I teraz mamy poważny problem, gdyż... Mamy tutaj policję. Mamy tutaj taga, którego trzeba zamalować. A jak zacznę zamalować taga, to z kolei policja zacznie się mną interesować. A tej po prostu jest tutaj pełno. O, wyszłość tam się przynajmniej zwiększyła, jest jeden plus tej sytuacji przynajmniej. Powinienem się trochę ucieszyć z tego i w sumie nawet się cieszę troszkę z tego, że tak się właśnie stało i... Okej, okay, policja już sobie jedzie, już opuszcza ten przybytek. A może oni po prostu zamawiali jakieś jedzenie? Tutaj mam przecież Taco Bella, znaczy się Clucking Bella, ale... które jest nawiązaniem do Taco Bell. Takiej sieci amerykańskich restauracji, której w Polsce nie ma. A może jest Taco Bell już w Polsce? Nie wiem. Nie interesowałem się jakoś szczególnie tematem, ale... Z tego co słyszałem, to Taco Bell w Polsce nie ma póki co. A czy są jakieś plany, to w sumie niespecjalnie mnie to interesuje. A może trochę interesuje. Po sumie jestem trochę ciekaw, czy taki Taco Bell by się w Polsce przyjął. Tak mnie to troszkę zastanawia. Czy jakby był Taco Bell w Polsce, to ludzie by chodzili do Taco Bella, czy niespecjalnie? Bo niby był Burger King, niby on powstał, ale jakoś tak widzę, że jest taką trochę niszową restauracją w porównaniu do takiego McDonald'sa czy KFC. Na tę chwilę przynajmniej.
i jedzie nasz braciszek. Sorry, że mi to tak trochę długo zajęło, chociaż w sumie może trochę, może tobie to trochę dłużej zajęło, skoro teraz, skoro dopiero teraz przyjechałeś. Cóż, myślę, że tobie to troszkę dłużej zajęło. Okej, okay, no to chyba jedziemy z powrotem na Grove Street teraz. Okej, okay, zabierasz, mam nas zabrać ten sport na bazę. Okej, okay, się zrobi, sweetie. Wróć do domu, sweeta. No to jedziemy. I coś? I jeszcze tutaj? O, ładnie wszyscy zakręli. Ej, co tu robią balasi? Co tu robią balasi? Przepraszam bardzo, to jest nasz teren. To jest nasza dzielnia. I... leżysz? O, i kasiorę zostawisz. I need to have money, nigga. I nam się przy okazji jeszcze zdrowie zwiększyło. Oj, sorry. Tych już ziomeczków już niekoniecznie chciałem przejeżdżać, ale skoro tak wyszło, no to... no to przykra sprawa generalnie. Crash took all my paper, man. Left me with number small change. Hey, get yourself a beer or something. I'll catch up with you. Mam dziwne wrażenie, że ta misja zajęła trochę więcej niż mi powinna zająć. Okej, okay, mamy farbę. Mamy amunicję. No cóż, póki co żyć nie umierać. Mamy też zwiększone zdrowie. Oczywiście zdrowie sobie można zwiększyć misjami paramedyka. Misjami sanitariusza. A, możemy znaleźć farbę ze sprayem. Właśnie teraz w domu mamy CJ-a. Ale w każdym razie... no tak jak to było w Vice City, tak jak jesteś w San Andreas i... telefon kolejny. Carl, it's Officer Hernandez. Who? Officer Hernandez. I work with Tenpenny and Pulaski. Oh, the bitch. What the hell you want? Hey, show me some respect, boy. Go fuck yourself. You just a bitch. You watch your tone, boy. Now listen, I've got a message from Officer Tenpenny. Don't try and leave town. That would be a big mistake. You hear me? We're watching you. Whatever you say, bitch. I tak jak to było w przypadku Vice City i burzy, w sensie sztormu, tak teraz San Andreas dostaliśmy informację, że nie możemy się przedostać do innych części miasta. A próba przedostania się do innych części miasta, innych części stanu San Andreas, próba przedostania się do innego miasta, oczywiście możemy się poruszać tutaj po wsiach, tutaj po tych, które tutaj wskazuje, tu. Tu się możemy spokojnie póki co poruszać, ale już kawałek dalej, gdzieś jakiś most albo coś, czyli tutaj te obszary, Góra Chiliad, tutaj to miejsce, San Fierro, pustynie, Las Venturas. Tu już nie możemy się poruszać, bo z miejsca dostaniemy 4 gwiazdki. Skąd to wiem? Bo sam kiedyś tak zrobiłem. I trochę tego pożałowałem. I wtedy zaczęło się też trochę granie na kodach, Aezakmi i te sprawy, Baguvix i te sprawy. Ja pierdzielę. Nie mogę zapamiętać paru regułek na zajęciach, a... na jakichś zajęciach albo wykładach, a kody do San Andreas pamiętam do dzisiaj. Logiczne. W ogóle ta misja pierwsza coś mi trochę dużo czasu zajęła, także nie pierdzielmy się z tematem i zacznijmy kolejną misję. Mianowicie, czyszczenie osiedla. Hey, you gotta keep it real, man. Man, nobody give a shit about the hood. I do. All they do is sell yay and ruin the place. No crack ever made a gang type. Oh, no, man. What's up, y'all? What's up, CJ? What's crack? Man, all they care about is smoking and money. You can't knock the homies hustle, sweet. Man, marks ain't soldiers. They idiots trying to be businessmen. Yeah, but they down with us, man. All they down with is money. CJ, go down there and show these fools you mean business. These chunks from the ballers are sweating the homies. Go put pressure on them. Let's do it. We've been putting time in the hood, but we got to get the homies back together. Like the old days. Mm-hmm. Yeah. Yeah, you right. So you and Ryder go handle your business. Man, they're slang to their own mama. They don't care about nothing. You're naive, my friend. We got to keep our focus. We need some backup. You seen beat up? But him and the homeboy Bear, they good to have on our side. Oh, Big Bear? Yeah, them bass slangers gonna be sorry now. Hey, beat up is only a couple of blocks away. The hood's all messed up, huh? Yeah, you try to get any of these crackheads to help you out. Okej, okay, no to sytuacja wygląda tak, że... coś chcieliście powiedzieć, panowie? Apart from smoke. Sweet, and you know yours truly. Grove Street don't bang no more. Yeah, just get blown. For sure. Okej, no to sytuacja tak wygląda, że... no cóż, mamy paru dealerów, mamy paru tutaj biznesmenów, którym się wydaje, że są nie wiadomo kim. Oraz jeszcze jest też paru dealerów w Kraku, którzy to po prostu... no, sprawiają, że nasi chłopacy z Grove Street... Ryder, ja tu mówiłem.
I jest też tutaj też paru dealerów, którzy to sprawiają, że nasi chłopacy no, nie są taki 100% sprawni, jak powinni być. Także trzeba się tą sprawą zająć. I w tym celu podbijamy do starych znajomych. Whatever, man. This it? Yeah, this it right here. Open up! You sure he still live here? Fool, I told you this it. Open up! Who the fuck is it? CJ, the fuck you want? Get the fuck out of here. Wait, hold up, man. What happened to For Life, nigga? The only thing that matters is the hood, homie. But you'll never understand what getting this money is like. You know what, man? Get the fuck out of here before you be laying on your back. Big Bear, come check this fool. Hey, Bear? Big Bear, that's you? Hey, you still from the hood, homie, nah, or what? The only thing Bear give a fuck about is smoking and keeping my house clean. Ain't that right, Big Bear? Hell yeah. Hell yeah, what? Hell yeah, sir. Now go make that motherfucking toilet spark. Oh, no, man. Ja pierdzielę. Bear, come on. Everyone likes to party. Big Bear wygląda, jakby miał co najmniej, nie wiem, 50. Stay the fuck from round here, punk. Hey, nigga, fuck you. Damn. It's just fucked up. I see what you mean now, man. If crack can do that to Big Bear, turn him into a base slave, the average motherfucker ain't got a chance. Damn dope fiends and drug addicts everywhere in this city. Piss me off. Look like it's up to us then. Let's just cruise through the hood and find us somebody selling. No dobra, znajdziemy dealera, tylko mówi samolot. Samolotami też polatamy, ale to w późniejszym etapie gry dopiero polatamy sobie samolotami. Póki co muszą nam starczyć tylko samochody i rowery, i motory, znaczy się motocykle, ciężarówki, no generalnie pojazdy lądowe. No to zostałeś, kolego, przyłapany na gorącym uczynku. No to cię trzeba oszprejować! Okej, okay, oszprejowany. Man, I know this cat. Sprayman ocalił kolejną niewinną duszyczkę. I know his place. It's just across the tracks there. Let's check it out. Hey, ain't that front yard turf? Man, are you a buster? Nah, I'm down, homie. Hey, grab hold of that bat over there. Okej, złapię tego baseballa, ale ja chyba pozostanę. O, kasa. Kasiora. Chętnie zbiorę. Chętnie zbiorę kasiorę. Mamy poważne zadanie. No, bardzo! Ej, Rider! Siadaj! Nyga! I uważajmy na pana policjanta, żeby nas nie żeby się nie musiał nas ścigać. Okej, no to Sprayman wkracza do akcji! Na poważne zadanie! Tak, zapoznam ich z mocą sprayu. Ej, co się dzieje? Kamera, halo! No dobra, kamera... Kamera niby się nie stało z jakiegoś poważnego, ale no powiedzmy, że kamera tutaj sprawia, że coś się zwiksowało. Dobra, Sprayman wkracza do akcji. Good afternoon, ball of dope pushers. Grove Street OGs come to do damage. Fuck them Grove Street fool. Grove Street going. Okej, poczuj moc sprayu. Ty, jeden, drugi. Następny! O, jeden leży, drugi leży. Jeszcze ty! Patrz! Mam spray! I nie zawaham się go użyć i... Okej. Okay. I po imprezce. Jeszcze ktoś? Jeszcze ktoś tutaj się odważy? Zadrzyże ze spraymanem? No. Karl, osprejuj go. Osprejuj i... No. Osprejowany. Sprawiedliwość nadstała! Okej, okay, no to lecimy z powrotem. Na haciendę, na naszą dzielnię. Ale trzeba jeszcze spierdzielać przed policjantem. Dobra, wszystko fajnie, pięknie, tylko... Amo. Dobra, Ryder. Shit! Oj, sorry! Soren, co? Poczekam! O, dobra, policjant zniknął, także najsik. Dobra, nyga! Wsiadaj! Ktoś biegnie tutaj do mnie? Nie, nikt. I elegancko.
Możemy lecieć z tematem dalej. O kurde, tylko 30 naboi do tego maka. Trochę słabo z jednej strony, ale z drugiej no... Lepsze to nic niż w sumie. Także dobrze w sumie, że mamy cokolwiek, jeśli chodzi o PMK. Dobra, i na ręcznym, i driftem. Now that the base ain't getting pushed up in their faces, maybe these fools should be up for some real banging. Yeah, Grove gonna get back on his feet now, for sure though. Later, homie. See ya, homie. I kolejna misja wykonana, i kolejny bonus do szacunku, którego praktycznie w ogóle nie mamy. Także, welp. No, troszkę lipka generalnie. O, jeszcze trochę amunicji sobie zbierzemy do naszego Glockeła. I od razu udamy się na kolejną misję, albo że uzupełnimy zapasy sprayu. Co, myślę, że może lepiej będzie uzupełnić zapasy sprayu mimo wszystko. Bo wiecie, co to za sprayman, kiedy nie ma sprayu? To jest dupa, nie sprayman. Okej, okay, już mamy więcej sprayu w naszej puszeczce. Jest elegancko, jest najsik, fajansik. Okej, okay, wychodzimy z naszym Glockełem, albo baseballem, albo ewentualnie właśnie ze wspomnianym szprejem. Dobra, następna misja. Nie będę się cackał. Przejażdżka. Respect has to be earned, sweet. Just like money. So what you saying? You don't respect me? What I'm saying is, speak up, nigga. I'm hungry. Man, shit. Hey, man cannot live on bread alone. I know. I tried that shit. Carl, you look a little thin, man. You gotta be hungry, man. Yeah, man, I could eat. What you fools trying to eat? That's what about some tacos? Tacos? Again? Hell no. Nah. Chicken, man. No discussion. Man, I don't want no chicken. Rider, please, eat chicken. No dobra, no to prowadzimy. Jedziemy do naszego Clucking Bella, czyli Taco Bell. Our moms get killed. We gotta talk about it. We all gotta talk about it. They was going for sweet. How you supposed to know that? You know what people are like. Say they have love for you, but won't say a word. Too damn scared. Some people say they saw a green saber doing the work, then speeding away. Yeah, but people like to talk, don't they? Anyway, that's half of Santos you talking about. Yeah, you right, my bad. Hey, bruh. They had sprayed the house. I ain't seen shit. No, tu mamy przynajmniej jakieś szczególności, jak tego, jak dokładnie Mantra CJ'a zginęła. Ale dobra, zaraz to jeszcze wygadamy, tylko zjedzmy najpierw. A przynajmniej zamówmy coś, jakiegoś fajnego. Carl, what do you want? You gotta eat to keep your strength up, man. Hey, I'll take a number 9, fat boy. Give me a number 9, just like his. Let me get a number 6 with extra dip. I'll have 2 number 9s, a number 9 large, a number 6 with extra dip, a number 7, 2 number 45. Ten akcent mnie po prostu rozwala za każdym razem, jak go słyszę. 2 number 9s. A number 9 large, a number 6 with extra dip, a number 7. I know, CJ, I know. I'm just trying not to think about it, so. I mean, I didn't even know she was hit until it was all over. Yeah, right. Let's eat. Just take number 10 and you forget about it. Hey, don't we got beef around here? We've been getting into it with these fools. I can't. There is no beef. There's only chicken. I ain't never ate from a trash can. Oh shit. Trash can bitch. Pass me my food. Hey, look. Kilo Trey scoping us out. Damn, Ryder, you a jinx. Shit, them motherfuckers headed to the hood. Drive-by! Let's roll! What? Wygląda na to, że nasz posiłek się trochę skomplikował. A mianowicie tym, że Bala się postanowi pojechać sobie na Grove Street. Just like that. A sobie przeatakować. No i teraz sytuacja... Wow! Sytuacja wygląda tak, że Sweet i Ryder strzelają, zaś Smoke obżera się. Ej, Big Smoke! Leave my number nine! This is my number nine! Ja pierdzielę... Nie, dobra, już koniec z tym akcentem, bo to się już robi niedorzeczne. Nie ma kończenia frytek! Strzelaj! Grubasie! Okej, okay, auto balosów się już kopci, także nice! Jest ładnie, jest dobrze! Jest dobrze w opór! Tylko panowie jeszcze trochę postrzelajcie, wam to pomogę umożliwić. Mogę wam umożliwić właśnie to tutaj postrzelanie do nich. No. Ryder, Sweet! O, dobra, ich auto się pali, nice! Wybuch! No, niespecjalnie.
O, a ten postanowił mi się poddać już po prostu. Mądry balas. Bądź mądry jak ten balas. I okej, okay, dobra, jeszcze tego typka możemy ewentualnie rozjechać i o! Jeszcze żyje. I nice. I teoretycznie mogę spróbować pozbierać jeszcze po nich ammo. No już, już, tylko ammo zbiorę. Ammunition. Dobra, 60 pestek do TK9. No dobra, nie ma tragedii, ale mogło być zawsze lepiej. Okej, no to wracamy na Grove Street i... O! I rozjeżdżamy. Negrosów z balas. Okej, elegancko. Rozjechani. I'll be right back, nigga. I will just get some ammo, nigga. To bo spray sprayem, ale z drugiej strony... Ale z drugiej strony, no niestety, ale z samym sprayem wiele nie zdziałam i... Wow, karetka przyjechała? No co to się stało? Coś poważnego? E, niggas! Co się stało tutaj, że karetka przyjechała? Say what, Smoke? All you managed to do was eat my damn food up. I moje też, nigga! Give back my number 9! Or I will kill you! Alright, Smoke, let's go. See y'all later. Okej, to poza tym mamy jeszcze zawieźć Big Smoke'a do domu dodatkowo. Man, if you can eat your food while everybody else is losing theirs and blaming you, you straight, huh? What? Nothing. Just some poetry. Check it out. Hey, Smoke, tell me why you moved out. Ten Big Smoke to w ogóle jakiś taki oczytany jest. I mean, it's a nice place and all, but the Grove is in my heart, baby. It's where my dogs is at. Yeah, okay, homie. Skoro jest tak bardzo w twoim sercu, to czemu nie mieszkasz na Grove Street, tylko... Nie, na przykład na terenie wrogiego gangu? Hey, thanks, Carl. Hey, I miss having you around, baby. Thanks, man. I wish Sweet thought like that. He don't mean it, CJ. He's still real tore up about your moms, man. Here, get yourself a little smoky smoke on smoke and relax, homie. Dzięki, Smogi, w ogóle. Fajnie, że mi dajesz 200 dolców i szacunek dodatkowy. No, nawet to trochę doceniam. Okej, okay, i teraz widzę... Okej, okay, ponownie nam dobija 20 parę minut... Znaczy się dobija nam 30 minut odcinka, także... O, jeszcze trochę balasu sobie porozjeżdżamy. A co się będę? Hate balas! Every balas has to die! O, telefon. Yeah. Hey, CJ, it's Sweet. Hey, what's up? If you don't respect your body, ain't nobody gonna respect you. You're too skinny, CJ. You need to pack on some muscle. If I wanted nagging, I'd buy a clockwork wife. Just looking out for you, homie. It's all show and respect, you know. Yeah, I guess. There's a gym I go to a couple blocks out from the Grove. Go check it out and get yourself a gangster physique. I'll scope it out. Later, man. Okay, nigga. I will stomp... I will be... Dobra, nieważne. Już przesadzam z tym akcentem, a po drugie powoli przestań mi wychodzić. Że chciałem powiedzieć, że I will pack up, nigga. I will do it, coś w tym stylu mniej więcej. No oczywiście jak to ja musiałem jak zwykle tutaj skałganić to wszystko. I w efekcie ostatecznym no... Nic nie wyszło. Okej, okay, dobra, to zrobimy. Na pewno nie to co chciałem teraz zrobić i... Oho, ziobek się chyba wkurzył. Co? Problem? Problem, nigga? Got a problem? Nie, jak się odważy, to mu strzelę w ryj. No dobra, mam jedną gwiazdkę, okej, okay, fajnie. I musiałem zużyć dwa naboje do shotguna. Zamiast tych 200, zamiast pośród tych 200, co mam do Glocka, 250 już nawet bym powiedział nawet, to musiałem zużyć te dwa z 7 naboi do shotguna. Zaprawdę, Recuś, bardzo inteligentne zagranie, nie powiem, że nie. Okej, okay, dobra, już 300 naboi do Glocka. Już prawie 300 właściwie. Okej, okay, coś jeszcze tutaj interesującego? Nieszczególnie, powiem wam szczerze. I w sumie dobrze, że te gwiazdki się pojawiają dopiero jak już serio dostaniemy ten Wanted Level. Nie jest to takie mylące jak to w przypadku GTA 3 albo Vice City. Także chwała Rockstarowi za to i dobra, zapiszmy sobie grę. Na slocie numer 2. A co? I myślę, że zakończymy sobie w tym momencie odcinek. Także cóż, dziękuję wam wszystkim serdecznie za uwagę. To było GTA San Andreas. Ja jestem Recek, trzymajcie się. I czołem! Przywaliłem sobie monitor. Dobra, trzymajcie się i czołem.